Siemano, mam na imię Karol Zając, zajmuję się sprzedażą płyt winylowych i CD, też wydawaniem różnych artystów i to wszystko się oscyluje wokół rapu. 99% mojego towaru to jest rap i no i tak pewnie zostanie. No i dużą częścią mojej pracy jest jeżdżenie na przeróżne stoiska i w sumie na każdej dobrej rapowej imprezie jestem w Polsce. I też właśnie to wydawanie i współwydawanie różnych artystów. Zawsze pomagam im wydawać płyty po prostu w tłoczeniu i pomagam w klipach. No myślę, że nie ma co wymieniać poszczególnych miast, w których byłem, bo w sumie w ostatnich latach byłem na wszystkich imprezach rap i gdzie był rap, tam byłem. I... Jesteśmy na miejscu, impreza jeszcze się nie zaczęła, nasz wysłużony namiot uległ kontuzji. Wiatr był za mocny. No, właśnie w ostatnich miesiącach oprócz J-Rossa też udało mi się poznać Saigona na Hip Hop Arenie i Masta Ace'a na koncercie w Poznaniu. No i tych wszystkich ludzi właśnie, będę z nimi jakoś tam współpracował. Mam nadzieję pojechać do Nowego Jorku właśnie się spotkać i no, chodzi o szczegóły. No, rozłożyliśmy się, zobaczymy jak to tam wyjdzie impreza. Jak źle będzie, to jedziemy do Warszawy, nas tam wyjść, bo sobie ich zobaczyć. No to hip-hop pomierałem się od dziecka, ale w odróżnieniu od innych rówieśników dla mnie to okazało się czymś więcej niż taką tymczasową zajawką i, no, i chłonąłem wiedzę na ten temat od małego i no, chcę mieć więcej, chcę wszystko znać, chcę wszystko słyszeć, chcę wszystko mieć na tych półkach. Wyszło z tego skoro nawet spoko, całkiem spoko, no, że, tylko że namiot nam rozjebało i musimy mieć parasol. No, to było trochę prowizorki, ale no okej, okay, jest okej. Okay. No i w wyniku właśnie poszukiwania tej wiedzy, słuchania coraz więcej tego rapu, doszedłem do wniosku, że bardziej się na nim znam, niż na przykład na dziedzinie, którą skończyłem w szkole. I no i dlatego postanowiłem się tym zajmować i zawsze będę się tym zajmował. No i stąd właśnie te płyty. No dosyć dużo osób było na stoisku. No jak chodzi o frekwencję ogólnie, to nie jest aż tak taki wypas, bo spodziewali się tam 3000 osób. Line-up jest super, nie ma adekwatnej liczby osób. Ale to ja nie narzekam, nie? Myślę, że człowiek znajdzie się ewidentnie w miejscu, do którego poświadomie dąży. Tak właśnie ja chciałem zawsze jakbyście mnie pytali, co chciałem robić w życiu, to zawsze myślałem sobie, że będę słuchał rapu i jeździł na imprezy i to wszystko. No i póki się oglądnąłem, zanim się oglądnąłem, to już właśnie moja praca polegała na tym, żeby słuchać i jeździć na imprezy. No fajnie się złożyło, bo poprosili nas dzisiaj, żebyśmy pojechali na lotnisko po J-Rossa z Long Catalyst. Tworzył z Jane Sansem duet właśnie Long Catalyst i kozacki skład i to jest jeden z lepszych producentów ever. Top 10 moich producentów ever. No i kozak, jedziemy po niego, trochę jesteśmy spóźnieni. No jak chodzi o ten udokumentowany wyjazd Rap All Night, to jestem zadowolony i z utargu, i z wyjazdu, i z klimatu, i ze wszystkiego. No i jeszcze mogłem właśnie J-Rossa poznać. No i było kozacko. Okay, check 1-2. It's J-Ross from Ohio, letting you know what it is. HipHopHeads.pl, that's where I come. That's where I come to get all my vinyl. HipHopHeads.pl. I thought you knew. You didn't know? You better tell somebody. J. Raw, let's go.